Cześć, siemanko, witam was w kolejnym odcinku z gry Far Cry 1. No i co, zadanie to jest udaj się ścieżką do starożytnej świątyni i odzyskaj zaginione PDA. Nie mam żadnego pojęcia, co to jest to PDA, no to już pomijam. Coś czuję, że tutaj spokojnie to raczej nie będzie. No właśnie. Dobranoc. Ważnie, nie ma żadnego samochodu i nic. Zapis był, czyli teraz będzie walka. Wiecie co, tyle lubię takie gry, bo... Czekaj, przechwyciłem coś. Wygląda na to, że najemnicy znaleźli kilka triggerów. Tak, wiem, przerwał wam chwilowo dźwięk, ale chciałem sprawdzić. Dobra. Kurde, przestań, nie wiem co powiedział w sumie. Idziemy sobie na górę. Zabiłeś go naprawdę dobrze. Zabiłeś go naprawdę dobrze. A da się zabić kogoś źle? Tam jest dwóch. Dwóch. Cztery. A zaraz, co jest jeden? Dwóch. Dwa, cztery, pięć. Siedem. Tak. Można by się pokusić o snajperkę. No jak ty nie zginąłeś od strzału snajperką, gnoju ty? Zmarnowałeś mi amunicję. A to ciota. Co za głupi ciul! Dwa razy ze snajperki nie zginął. Właśnie i jaja robicie. Przez was zmarnowałem amunicję do snajperki. A ja ciebie znalazłem. W sensie widzę cię. Nie strasz, nie strasz, bo się zestrasz. Ale mnie zabiłeś. Boom. Cioty nawet mnie nie widzą. Będę zobaczył. Zaraz cię dorwę. Gdzieś ty jest, bambusie. O ty cioto, ruska. Ruska menda wyszła mi na plecy, no. Nie dam, dobra, trzeba z wami się snajperką sprawdzić tyle. Przechwyciłem coś. Wygląda na to, że najemnicy znaleźli kilka triggerów w twojej okolicy i polują na nich. Wstrzymaj oddech. Używają do tego gazu atakującego układ nerwowy. Przepraszam. Ty, gnoju, mnie zobaczyłeś. Już mnie nie widzisz. Poważnie. Trzy strzały za WP. No, ej, no dostał baniak teraz. Jak on nie zginął, no. Ta gra jest jakaś cheatowana. Jest niemożliwe. Wiem, że to nie CS, ale mimo wszystko. A ciebie bolało? Dostał. Przemek dostał. Dobranoc. Dobranoc. O kurde, żem teraz dowalił. Sam odpalił tą butlę z gazem.
Ej, na blisko gdzieś kościół był. No ta chyba śpi, co? Jest ktoś tam blisko. Co za. Dobranoc. Kevlar, japteczka. A to teraz to już idźcie sobie w ogóle. Nie no, jeszcze wy. Dobra, chodźcie tu. Wiecie co, gdybym takie full auto potrafił przeciągnąć w CS-ie, to myślę, że każdy mecz byłby wygrany. Powinieneś być przy wejściu do świątyni. Wygląda na to, że wysadzili wejście do tunelu. Cóż, jeśli wysadzili, aby zablokować, to by wysadź, by otworzyć materiały. No w sumie to proste, skoro oni wysadzili, żeby zamknąć tunel, to ja muszę wysadzić, żeby go otworzyć. Czemu by nie? Przecież to takie proste. Ej, słyszałem jakby strzał. No jest ktoś na blisko, bo już... Gdzie? Skąd ty do mnie? Z góry? Nie. No nie widzę nikogo, kurde, o co tu chodzi? Plecy gdzieś. O, na pewno ty, gościu, bo ja cię zobaczę. A spadaj mi stąd. Nie lubię cię. No ej, ty, taki celny to ty nie możesz być. Co za... Cheater pierdzielony. Chyba dostał. Super, znowu potrzebuję apteczki. Raczej Kevlar by się przydał. O, ale samochód jest, to dobrze. To chodź po mnie. Dobra. Skąd? Z pleców gdzieś. O Boże, gościu. Jak ty z takiej odległości nie trafiałeś, to weź ty w ogóle wyjdź. Co ty tu robisz? To radio mnie denerwuje. Tam nic ciekawego nie ma. Ale tu jest samochodzik. Ktoś coś jeszcze, halo, ma coś do powiedzenia? Gościu, widzę cię. Ciebie też widzę, gnojku śmierdzący. Nie ma tak łatwo, co wy sobie myślicie. Nikt nie przyszedł, co? Odkładam ładunki. I z pieprzem. No, na blisko to lepsza M4. Słuchaj, Doyle. Wchodzę do świątyni. PTA znajduje się koło ciebie. Nie mogę sprecyzować jego położenia, ale jest blisko. Na pewno. What the...
Super. Kurna, no. Nie mógł mi od razu powiedzieć, że wyłączył naftowizor. Wow. Pierdzielone, no. Jeszcze bateria mi zaraz padnie. Super. Spierdzielamy, spierdzielamy. Dobranoc. Miejscu roi się od trigenów. Spoko, aha. Granatów mam już full. Dobranoc. O ty, śmieciu. Nie no, ty nie żyjesz. O co tu chodzi? Co to jest? Palą mnie płuca! Trzymaj się z dala od gazu. Mówił debilów, wstrzymaj oby. Rozproszyć gaz, ale nie zbliżaj się do oparów. Kurna! Aż śmieciarki przeszły. Się tego gówna tu nie spodziewałem. O nie, no poważnie. Plecy, plecy. Nie mam co plecy. Wiem, że muszę tam iść, ale... Tu był zapis, czyli... Czyli tam coś jest. Czyli coś słyszałem. Więc ja tam na razie nie idę. Tam w ogóle nie chcę iść. Jeszcze nie było tego. Nie chcę, ale muszę. Co ty, kurna? Pajacujesz mi tutaj. Super. Helikopter jeszcze przyleciał. Ty gnoju. Nie no, wszystko spoko, ładnie, tylko szkoda, że zostało mi raptem 10 ammo. No niech ich pies jasny gania. Dajcie mi jakieś ammo, przecież ja nic nie zrobię. Wygląda jak on. Dobrze, Doyle. Mam PDA. Co teraz? W porządku. Oto namiary na przenośnik. Strzelba. Ja pierdzielę. Nie wierzę po prostu.
Dobra, trzeba latać z pompą. Nic innego nie zrobię przecież. Bez amunicji. A wolę sobie jednak chyba M-kę zachować niż ten karabin snajperski. Znaczy ten, no, no wiecie co. Karabin z lunetą, tak. No zatał tą grę. Widziałem cię, śmieciu. Ciarki to mi przeszły. Masakra. Super. Kurna jego mać, no. Pierdzielony. No nie, znowu granat. Wygląda jak on. Dobrze, Doyle. Mam PDA. Co teraz? W porządku. Oto namiary na przenośny nadajnik. Ja pierdzielę, ja tam nie idę. Tam był ten grubas, ja grubasa nie chcę. Ty, właśnie ty. Się nie będę brzydko wyrażał na odcinku. Ale wy to już mnie troszeczkę denerwujecie. Ale wiesz, to weźmie sobie. Buziak, oni dziwnie brzmią w tych. Co tu się odwala? Są gdzieś tu? Ej no. Aha, oni się strzelają. Oni się tam strzelają, a ja mam was w dupie. Nie no, wychodzę. A stąd wychodzę. Kurna mać, no! Może kurna najpierw tych powinienem rozwalić. To skacze jak pojebane. Jest grubo. No, o co tu chodzi? Kurde no. Uff.
Wiedziałem. Jeszcze raz we mnie strzel, bo te trzy rakiety, które we mnie poleciały, to za mało. Co tu się odpierdziela? Jak on nie zginął? No zaraz wyjdę z siebie i stanowię. Dobra, ty już giniesz już dawno. 10 razy zginąłeś. Zdajesz się. Zobaczymy, czy po granacie wybuchną. Posrało cię. Super, jeszcze z drugiej strony. To się jeszcze może nie ponapierdzielać we mnie? Rakietami? Albo czymś innym? Niech was pies jasny strzeli. I wam w oko. Ich też trzeba wybić, bo oni nawet nie zabijają tych kurna. Jest to bez sensu. Tu jest gościu, nie wolno. Czy nie gościu, tylko ta małpa zmutowana. Możesz was... Pozwólcie, że nie skomentuję. Sayonara, buraku. Sprawia mnie ten mały gówniany skoczek. Teraz przydał się w sumie karabin. Muszę na plecy patrzeć, żeby znowu mi jakaś ruska menda nie przyszła na plecy. Co za gówna pierdzielone. Mam ich kurna serdecznie dosyć, tych pierdzielonych małp. Czy... Nie wiem, jak to w ogóle nazwać. Wcześniej to przypominało małpy, tak to już w ogóle jakie są. Bania. Śmieciu. Nic nie ma. Amunicję trzeba zbierać. Reloada sobie strzelinę. Bum, 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 bum.
No wybuchaj szybciej. Ile można? Jack, wykryłem sygnał Crowa obok ciebie. Miej na niego oko. Wygląda na to, że kieruje się w twoją stronę. A, okej. Dobra, słuchajcie. Kończymy tą przygodę w katakumbach. W świątyni Azteków, czy Kigowie, Kogo, Majów, innych takich. W porządku. Jack, powinieneś szybko dostać się w dół rzeki łodzią. Tam już ten z łodzi dopłynie do ujścia rzeki. Dobra. Nie, nie chcę. Zajmiemy się tym w następnym odcinku. Ten odcinek już nagrywam tydzień wcześniej, także ten będzie dopiero za 2 tygodnie. O, tam widzę w ogóle gościa. Ale amunicji nie mam, więc słabo. Więc co? Widzimy się w następnym odcinku. Schowamy się, żeby nas nie zobaczyli przypadkiem. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zapraszam do subskrybowania, łapkowania i komentowania. No i co? Do następnego. Trzymajcie się na razie. Pa, pa!